drużynie Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych. Może więc zobaczymy jakieś nowe twarze albo nowe pomysły na ustawienie zespołu. Dzisiaj zobaczymy, jak Kolumbia gra przeciwko Japończykom. Najbardziej utytułowane to reprezentacja Brazylii. Kanaryjczycy triumfowali już 5-krotnie, a także Włosi i Niemcy z 4 pucharami na koncie. Ponadto Brazylijczycy są jedynym krajem, który wystąpił na wszystkich turniejach. Broniący w tym roku tytułu Niemcy mają na swoim koncie o 2 występy mniej. Chociaż Mordovia Arena nie jest dużym jak na mundial obiektem, to jego budowa ciągnęła się bardzo długo. Na początku 2013 roku, 2 lata po rozpoczęciu prac, samorząd wstrzymał je, ponieważ rząd federalny zobowiązał się przejąć budowę w związku z wyborem miasta jako organizatora mundialu 2018. Budowa ruszyła ponownie dopiero 2 lata później. Realizator pokazuje skład Kolumbii. W dzisiejszym spotkaniu będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomocy. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do akcji, aby nie musiał jedynie walczyć z obrońcami o górne piłki lub czaić się na granicy spalonego w oczekiwaniu na jakieś prostopadłe podanie. Ważna będzie wymienność pozycji napastnika i wysuniętych pomocników. Oto skład, w jakim dzisiaj zagrają Japończycy. Jak widzimy, zagrają dzisiaj systemem 4-4-2 z rąbem w pomoc. W tym wariancie 4-4-2 środek pola jest zagęszczony, a dwaj środkowi pomocnicy pełnią bardziej wyspecjalizowane role. Pomocnik ofensywny uczestniczy w rozgrywaniu piłki w pobliżu pola karnego, a na tym defensywnym spoczywa odpowiedzialność za neutralizowanie ataków rywali. Zaczynamy. To jest mecz, na który czekaliśmy. My, kibice na stadionie, państwo przed telewizorami, a przede wszystkim zawodnicy. Przed nami co najmniej 90 minut mundialowych emocji. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Diaz. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Dobra okazja. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Cudowne uderzenie, tylko popatrz. O takich strzałach mówi się, że zbierają pajęczyny z rogów bramki. Spójrzmy na to z innego kąta. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. Hasebe. Sakai. Nagatomo. Popatrzmy, atakuje reprezentacja Japonii. Falcao. Garcia. Sakai. Honda. Teraz Japonia w ofensywie. No Okazaki! A emocje w tym spotkaniu! Ledwo się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Jak dotąd na nudę nie można narzekać i pewnie dalej tak będzie. Na razie wszystko zaczyna się od początku. Cieszyli się rywale prowadzeniem, ale już się nie cieszą. Mamy wyrównanie i walka toczy się od nowa. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa.
Kolumbijczycy atakują. Prawie, ale nie opanował piłki. Aguilar. Oddaje strzał. Udanie zablokowali ten strzał. Daleko wybijają. Hasebe. Osako. Sakai. Blisko pole karne, może strzelać. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Rodriguez. Falcao. Osako. Nagatomo. James Rodriguez. Rodriguez. No, już blisko pole karne. No, bardzo optymistyczna próba z dystansu. Mamy rzut rożny dla Kolumbii. Centruje z rogu w pole karne. Koniec ataku. Trzeba zaczynać od nowa. James Rodriguez. Nieudana akcja. Murillo. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Strata, co zrobi przeciwnik? Kolumbia przeprowadza atak. Diaz. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. James Rodriguez. Ładna dwójkowa wymiana piłek. No, przejął, ale nie opanował piłki. Nagatomo. Inui. Oddaje piłkę koledze. Efektowny rajd z piłką. Blisko już do bramki. Dryblował, ale niestety o jeden zwód za daleko. Rodriguez. Falcao. I Kolumbijczycy będą mieli rzut wolny. Coś niesamowitego! Piłka szybuje daleko od bramki. Zero zagrożenia. Może powinien dać uderzyć komuś innemu. Musi zdecydowanie poprawić celownik. Katastrofalne podanie. Łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Blisko pole karne. Hasebe. No, obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny. Chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramkową. Diaz. Rodriguez. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Dobra pozycja do oddania strzału. No, dobra pozycja, by dośrodkowywać. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Garcia. Juan Cuadrado. O, nie wyszło to wybić. No, będzie gol. Ajaj, nie ma bramki. Doskonała praca obrońcy. Nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. No, świetna robota. Dzięki jego bramce wyrównali i udało im się do przerwy ten remis dotrzeć. Jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Dobra okazja!
Japonia w ofensywie. No świetnie. Okazaki! Witamy ponownie ze stadionu Mordovia Arena. Piłkarze właśnie wznowili grę po przerwie. Shinji Kagawa? No, może być groźnie. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Genshodzi? No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Teraz Japonia w ofensywie. Rzut wolny niebezpiecznie blisko bramki. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Doskonałe uderzenie! Ach, poprzeczka! Ładnie przymierzył. Bramkarz ma szczęście, że ta poprzeczka go uratowała. Zabrakło centymetrów. Idzie do przodu. Juan Cuadrado. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Hasebe. Sędzia nie przerwał tej akcji. Kolejny faul tego zawodnika. Musi uważać, ma już żółtą kartkę. No i będzie zmiana. Ładnie schwycił, utrzymał piłkę po tym uderzeniu z rzutu wolnego. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. James Rodriguez. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Cuadrado. Już blisko pola karnego. James Rodriguez. Co to była za interwencja? Sędzia pokazuje, będzie rzut rożny dla Kolumbii. Trener wprowadza... Sanchez! Dobrze udało się przeciąć to podanie. Dobry pomysł, dobre wykonanie, ten lob może zaskoczyć obronę. Kapitalna interwencja w porę. Tak! Shinji Kagawa. Prostopadłe podanie i jest niebezpiecznie. Jest okazja do strzału. Osako! Tak! Proszę Państwa, bramka! I obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Ależ znakomicie to zrobił. Podkręcona piłka, nie do obrony. Takie gole ogląda się z prawdziwą przyjemnością. Nadal nie może być spokojny. Jest 2-1. James Rodriguez. Okazja Falcao. No, schodzi z boiska w pełnej chwale, słuchając owacji kibiców. Tak, ewidentnie to był dla niego dobry występ. Rzut rożnego. Murillo! Obronił, to była ładna główka, ale gola nie ma. Rzeczywiście strzał znakomity, tyle że golkiper świetnie sobie z nim poradził. Baka.
Kolumbia za moment rozpocznie wrzutem z autu. Carlos Sanchez. Jest szansa. Słusznie sędzia odpisał spalonego. Carlos Bacca. Groźnie, ale zdążyli na czas. Radamel Falcao na spalony. Sakai dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. A szkoda, nie udało się opanować piłki. Carlos Bacca. Sanchez! Tak, tak, mamy bramkę! Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa! No tutaj trener popisał się nie lada wyczuciem. Dopiero co wprowadzony na boisko zawodnik już odpłacił mu się bramką. Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nic trudnego, ale najpierw trzeba się tam z piłką znaleźć. Potrzebny jest instynkt strzelcy. Rewelacyjna postawa. Celny strzał i mamy remis. Teraz sprawa końcowego wyniku na nowo jest otwarta. No, po tym pięknym golu mamy remis, ładny mecz i wielkie emocje. Nagatomo. Inui. Teraz Japonia w ofensywie. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Jeszcze 8 minut do końca regulaminowego czasu gry. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. A teraz Sanchez. Kolumbia przeprowadza atak. Lerma. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Shinji Kagawa. Carlos Bacca. Przyjęcie zrobiło się groźnie. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Tak jest! Gol, gol, proszę Państwa! Ależ sytuacja się zmienia! Jeszcze przed chwilą był remis. A za moment sędzia może odgwizdać koniec meczu i zwycięstwo. Bardzo możliwe, że ten gol przypieczętuje losy tego meczu i zadecyduje o jego ostatecznym wyniku. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Już tylko 60 sekund dzieli nas od końca regulaminowego czasu gry. A teraz Sanchez. Dobra pozycja do oddania strzału. Dokładne podania. Piłka jest przekazywana jakby zupełnie bez... Będzie strzelał! Taka sypka. To spotkanie zakończone. Przeszło już do historii. To było naprawdę emocjonujące widowisko. Rzeczywiście, sporo szybkich akcji, dużo bramek i mogło się podobać. No, dzisiaj chyba przeszedł samego siebie. Naprawdę fantastyczny występ. Wspaniały mecz, świetna postawa.